увидеть ее и не думал, что встречусь с ней на фронте. Говорят, что она в жизни еще лучше, чем в кино. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Witajcie! Dziś zwiedzimy opuszczony poradziecki blok typu Leningrad. Tuż obok znajdują się dwa schrony i prawdopodobnie pozostałości po magazynie. A więc chodźmy na eksplorację. To co, wchodzimy. Już na wejściu widzimy ślady dewastacji i w jak fatalnym stanie jest budynek. Są piwnice. Trzeba by tylko znaleźć wejście. Same gołe ściany, nic nie ma. Tutaj mamy kuchnię z balkonem. Schody są w bardzo kiepskim stanie i wejście na wyższe piętro jest nieco ryzykowne. Postanowiłem więc przenieść się do następnej klatki. Jak widzimy, druga klatka też nie zapowiada się obiecująco. Standardowo graffiti na urbexie. Kable oczywiście wyrwane.
Przed wejściem możemy napotkać się na płytki. Takie same także znajdują się w mieszkaniach. W końcu udaje mi się znaleźć zejście do piwnic, do których właśnie zejdziemy. Wchodząc na wyższe kondygnacje, można znaleźć pozostałości po Rosjanach. Spójrzcie. Płytki są jeszcze. Teraz zobaczymy dwa schrony dla mieszkańców w razie ataku nuklearnego. Niestety częściowo są zasypane i tylko niewielki odcinek można zobaczyć. Padalec chyba. A tutaj prawdopodobnie pozostałości po magazynie, gdzie trzymano ubrania L1 i maski gazowe.
Jeżeli spodobał Ci się film, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał i widzimy się w następnej misji.